Zaraz, że mu Bóg daje pan tutaj z nami. Widziałem raz. Czy pan agresywny jest, może pan najzwyczajniej chce pojechać, nie, co? Nie. Wyciągnij ręce, tego czego nie wiem. Na ty? Nie byliśmy na ty. Nie, do spokoju. To będziemy. Jak to się nazywa? Bo ci kurwa zaraz tu jeszcze klasę zapalą. Boże święty, co pan robi? Zostawię jak mi dasz ten telefon, bo jak nie to zaraz ci... Przecież mówiłaro, że tu przyszłaś i będziesz nas tu wkurwać co nie było? Nie fajne jest to grożenie, nie fajne jest to wyzywanie od gówniary tak personalnie, ale działa. To mam taki pomysł, może ja przetestuję taki numer. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy dwie najczęściej przez widzów podsyłane sytuacje związane z działaniami policji. Zaczniemy od tej bardziej oddalonej w czasie dotyczącej sytuacji odbywającej się poza budynkiem Dworca Centralnego, opublikowanej na tym kanale w październiku 2020 roku. Na wstępie widzimy policjanta, który nie ma na sobie czapki ani widocznego imiennika oraz kolejnego policjanta dochodzącego do tego miejsca. Dobry. A dzień dobry. Policja w tym mieście. Dzień dobry. Proszę. Pan nazywa jak? No to na dokumencie będzie. Dobrze. Proszę. Chodzie. Patel zostaje. Zatrzymaj się. Zostaje pan tutaj z nami. Widziałem raz. Pan policjant wraz z kolegą wydają polecenie nie odchodzenia kolejnej osobie, ale traktują ją jak bydło, gdyż na pytanie tej osoby, dlaczego ma ona pozostać, nie dostaje ona odpowiedzi. Za to dostaje, powiedziałem raz. Na biało, ile razy nie chcesz malować? Ile będzie dziennie? Trzeba. Tak, po 50 dokument razy dokument pana poproszę i kończymy dyskusję. Na wypowiedź. Tak, gdzie jest dokument? Kobieta zeszła. Dobra. A pan się nazywa? Dobra. Grzesik? Po dobroci nie. Po dobroci nie, więc będziemy macać gościa, któremu nie widać, abyś się przedstawił, któremu nie widać, abyś podał stopień oraz powód legitymowania oraz powód przeszukania. Nie podałeś mu też, dlaczego ma zostać, ale będziesz za to go macał. Wzorowo, miejski gliniarzu, wzorowo. Pił pan coś dzisiaj? Zadaję panu pytanie. Pił pan coś dzisiaj? Tak, podróżyłem. Czy pan agresywny jest, może pan najzwyczajniej chce pojechać, nie, co? Nie. A to wiecie, co to jest RODO? RODO, tu nie obowiązuje RODO. Ręce. Wyciągnij ręce, tego czego nie wiem. Na ty? Nie byliśmy na ty. Nie, do spokoju. To będziemy. Przeszukiwany zgłasza zastrzeżenia co do odzywania się na ty, co przecież bardzo często robi policja w stosunku do osób, które do niej tak mówią. Ale tutaj odpowiedź jest nie dyskutuj. Policjant posuwa się do kłamstw na temat agresji przeszukiwanego, który nie widać, aby w najmniejszym stopniu taki był. Zostaw to i nie dyskutuj. Mariusz tutaj tylko przewozówkę ściągnie. Czy ma pan problem, co? A widzę, że pani jest agresywna. Jak jest? Nie wykonuje poleceń. Dokument. Jest? Jest dokument? Poproszę ten dokument. To, to 500 zł. Nie, idziemy do samochodu, już to od razu. Będzie 500 i zbawić się. Za dokument z artykułu 65 kodeksu wykroczeń. Mówiliśmy, czy jest dokument, tak? Mówiliśmy raz. Co? Pokrywał pan. Nie. Nie ma spokoju. Nie ma spokoju, ja to co szukają? Może poszukiwany jest. Nie poszukiwany. Masz dokument? Idziemy do radiowozu teraz. Kobieta mnie zostawiła na ulicy. Co? Chce się na izbę zawieźć. Pytałem się do dokument. Jak frajer wygląda? Co? Ja tego nie powiedziałem. Ale frajera ze mnie robisz, co? Ktoś tu z kogoś frajera robi, to na pewno. No nie. Myślisz, że ja głupi jestem? Że cię nie przemacam i że dokumentu nie znajdę? No i 500 dostajesz. Od razu ci mówię. Obligatoryjnie z 65 kodeksu. Obligatoryjnie dostaję 500. Oj ty sędzio i policjancie w jednym. Nie ma sensu dyskutować. Ze szpitala wyskoczyłem. A co ty mam wchodzić?
Dobra, to oddaję. Jak grzecznie. Podejdziemy do radiowozu. Zapraszam. Dzięki. Pan policjant bezczapkowiec i bezimiennikowiec na dzień dobry nie stosuje się do dwóch przepisów w sprawie umundurowania, nie widać i nie słychać, aby podawał powód legitymowania, nie informuje drugiej osoby, dlaczego ta ma pozostać na miejscu i nie informuje o możliwości złożenia zażalenia do prokuratora na czynność legitymowania. Zamiast właściwie i zgodnie z prawem informować osoby, wobec których prowadzi czynności, pięciokrotnie nie stosuje się do przepisów go obowiązujących, za to stosuje takie zwroty, jak powiedziałem raz, na zwrócenie uwagi, że nie jesteśmy na ty, odpowiada, no to będziemy. Buta i arogancja i łamanie prawa wylewa się po prostu zza kołnierza. Drugi pan policjant, ten z czapeczką, nie przedstawia się osobie, od której oczekuje wylegitymowania, nie podaje powodu legitymowania, nie podaje powodu przeszukania, zakazuje dyskusji, porzuca formy grzecznościowe, kłamie na temat agresji osoby przeszukiwanej, opowiada zwyczajnie kłamstwa na temat obligatoryjności kary, ale to on uważa się najwyraźniej za kogoś, z kogo robi się frajera. Przy tym twierdzi, że zachowywał się grzecznie. Proponowałbym wprowadzenie 500 zł kary dla funkcjonariusza obligatoryjnie za niewywiązanie się z któregokolwiek z przepisów odnośnie legitymowania i umundurowania. To może wtedy ta łobuzerka w mundurach nauczyłaby się bycia jednostandardowym w tym, co się robi. Sytuacja numer 2 dotyczy rozpytywania pewnej 18-letniej kobiety przez kryminalnych policjantów z Elbląga. Pieszę z przypomnieniem, że elbląska policja kiedyś wobec mnie interweniowała i wtedy zmyślała przepisy, nie wiedziała, czemu jestem objęty interwencją, nie przestrzegała przepisów odnośnie umundurowania i legitymowania. Link do tego materiału w opisie filmu. Sprawa, którą teraz przedstawimy i omówimy, dotyczyła sytuacji, w której podobno znajomy dziewczyny uszkodził ręką taksówkę. Byli przesłuchani za jakąś koleżankę. Koleżankę po uczuciu artykułu 263 ze spowodowania fałszywych zeznań. To grozi do 3 lat więzienia i wyrok. No, koleżanka, jeżeli ty zeznasz, już będzie musiała napisać notatkę z rozmowy z tobą, gdzie przez telefon powiedziałaś jej, że podasz telefon do tego kolegi. Przejęzyczyłaś się. No, bo przez to przejęzyczenie można to zrobić. Tak, masz to robić, ja cię zatrzymuję. Musisz na dole na to. No nie wiem, co się nazywa. Bo ci kurwa zaraz tu jeszcze klapę zapłacą. Boże święty, co pan robi? Nie będziesz nas tu oszukiwać, daj ten telefon. Ale ja nie pamiętam nic daj żadnej ten... sytuacji. Daj ten telefon, powiedziałem. Puść ten telefon. Boże, nie, bo nie mogę zostawić. Gówniaru, jak policzysz się nakrawać, to co, myślisz, że ci ujdzie to na sucho? Rozmawiaj! Nie pan! Muszę pan dostawić moje rzeczy! Ostatnie rzeczy, zostawię, jak mi dasz ten telefon, bo jak nie, to zaraz... Ale ja nie dam panu swojego telefonu, to jest moja prywatna rzecz! To ci go zabiorę siłą! Bo niech pan zabierze i tak panu nie podam chodu do tego telefonu. Dobrze! Wszystkie rzeczy wyszły. Co mówisz, ty gówniaru, że tu przyszłaś i będziesz nas tu wkurwać samego? Kurwa, ostatni raz będziesz piła, to nie pamięci. Rozumiesz, gówniaro? Rozumiesz czy nie? Nie będziesz tu kurwa przychodziła, 18-letnia gówniara, i mówiła, że się nachylałaś i nie pamiętasz co robiłaś. Rozumiesz czy nie rozumiesz? Mów gówniaro, jak on się nazywa, bo ci kurwa tu zaraz jeszcze klapsa zapodam. Siadaj gówniaro, zostawię jak mi dasz telefon, bo jak nie, to zaraz cię... Myślisz gówniaro, że tu przyszłaś i będziesz nas tu wkurwać samego rana? Dobra dzieciaku, ile masz lat? To kurwa ostatni raz tu będziesz piła do niepamięci. Rozumiesz gówniaro? Rozumiesz czy nie? Nie będziesz tu kurwa przychodziła, 18-letnia gówniara, i mówiła, że się nachlałaś i nie pamiętasz co robiłaś. Bandyta w Elblągu w osobie policjanta z Wydziału Kryminalnego podczas rozmowy przed oficjalnym przesłuchaniem dosłownie groził młodej kobiecie użyciem siły fizycznej, jeśli nie powie tego, co on chce usłyszeć. Wyzywał ją przy okazji, używając dodatkowo wulgaryzmów, podnosił głos, twierdził, że przyszła ich wkurwa, ale ten, oby niedługo były już policjant, zrobił coś jeszcze, co zdaje się umknęło wielu odsłuchującym i komentującym ten materiał. Bo słowa o ostatnim razie picia do niepamięci mają swoją logiczną konieczność. W jaki sposób według was, widzowie, pan bandycjant
będzie realizował to, że to będzie jej ostatni raz. Jaka jest logiczna konieczność tego stwierdzenia? Jest to zwyczajnie poważna groźba odebrania jej możliwości tego, co jej wolno. W jaki sposób jest to możliwe? W dalszej części jest nieco spokojniej, bo zastraszona dziewczyna podała dane, o które chodziło policji, ale poza tym policyjnym gangsterem jest jeszcze drugi policjant, który przy tym wszystkim jest tym łagodniejszym gliną, ale nie reaguje na to bandyckie zachowanie tej drugiej kreatury. Zamiast zatrzymać grożącego kobiecie policjanta, ten gra tego lepszego, ale uczestniczy w tej bandyterce, co jego samego czyni także bandytą. Ale to nie koniec, bo oczywiście jest jeszcze ten trzeci. Domyślacie się już, który, nie? Wasz ulubiony komentator od spojrzenia na tą sprawę od policyjnej strony. No to posłuchajmy, co między innymi mówi. To jest moment, który mi się chyba najmniej podobał w całym filmie, bo tutaj tak, po pierwsze, nie wiem, czy wyzywanie kogoś od gówniary jest czymś, co może jakoś, nie wiem, jakoś spowodować uzyskanie jakiejś informacji. Po drugie, no, straszenie kogoś, że zaraz mu klapsa zapodasz, jest słabe po prostu. Rzucenie jakiejś kurwy wybaczam, bo też musicie zrozumieć to, że kanał trzeba dostosować do rozmówcy. Wiem, że ja to często mówię, ale tak jest. I jak nie hukniesz na zbuja czasami, no to on ci gówno powie. Też trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Takie przesłuchanie, rozpytanie, jeśli chcecie uzyskać dane sprawcy, jeżeli chcecie odzyskać utracone mienie, to nie jest głaskanie po głowie. Tam nie będzie miło i kolorowo. Policjant ci nie przyniesie tacy z cukierkami. O, jasne, nie podobają mi się te wyzwiska gówniaro, nie podoba mi się tam jakieś siłowanie się, tylko że czasami to jest po coś. To jest po coś zrealizowane. Ja tutaj nie bronię tego policjanta, bo tak jak mówię, źle się tego słucha, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że to jest młoda dziewczyna, ale weźcie też pod uwagę to, że ludzie często symulują. Każde nadużycie przez policję oczywiście powinno być wykryte i ten policjant powinien zostać przez to rozliczony. Ale co nie ma problemy? Zostań mi pobić samochód. Widzisz? Widzicie? Ale ja nie chciałem, żeby on miał problemy. Czyli laska robi to jakby z niskich pobudek trochę, no bo komuś rozwalili samochód, a laska chce kryć swojego kolegę, który rozwalił komuś po pijaku samochód. No czy wy chcielibyście być w takiej sytuacji? Może ona to robi z bardzo niskich pobudek, albo nie macie na tyle rozumu, żeby przewidzieć inne możliwości, na przykład takie, że niestety z jakichś niekoniecznie od niej zależnych przyczyn obraca się w takim środowisku, w którym grozi się ludziom. Jak się zezna na ich niekorzyść? Ale wtedy kto jej zapewni bezpieczeństwo? Ty albo ten bandyta z Elbląga? Są tutaj takie elementy w tym przesłuchaniu, które mi nie leżą. Naprawdę nie fajne jest to grożenie, nie fajne jest to wyzywanie od gówniary tak personalnie, ale działa. No ale działa, no przecież działa. Skoro przestępcze zachowania stosowane na świadku działają, to ja myślę, że złamanie palca zadziałałoby jeszcze lepiej. Wtedy byś dostał numer buta, adres, wiek i co jadł na śniadanie. Więc skoro przestępcze zachowanie, groźby użycia siły, wyzywanie i tak dalej, jeżeli to działa, to czemu nie? Żygać się chce. Tak przy tej okazji, w sytuacji, kiedy zbyt wiele by się jednak temu policyjnemu bandycie nie stało dyscyplinarnie, to mam taki pomysł. Może ja przetestuję taki numer, albo może już przetestowałem, tylko jeszcze nie widzieliście. Załóżmy, że policjant nie wywiąże się z prawnego obowiązku podania mi info, na przykład dotyczącego wskazania mi możliwości złożenia skargi na czynność legitymowania. Załóżmy. Niczego nie musimy zakładać. On to zwyczajnie zrobi. Innymi słowy, zignoruje moje prawo do usłyszenia tego. To prawo, które Bagiet zignorował w swoim materiale o legitymowaniu. Załóżmy, że jest gotowy do odjechania, ale ja łapię za klamkę radiowozu, oczekuję wyjścia gliniarza z samochodu i w stylu fekaliowo-odbytowym bandycjanta z Elbląga mówię do niego tak. Ej, gnoju, nie będziesz mnie tu wkurwiać z samego rana. Powtarzaj. Ma pan prawo do złożenia zażalenia, bo jak nie powtórzysz, to cię... Bo jeszcze ci tu z liścia przywalę. To kurwa ostatni raz, jak tego nie mówisz. Rozumiesz, gnoju? Rozumiesz? I wtedy jakich słów będziemy od YouTube'owego przedstawiciela formacji policyjnej oczekiwać? Nie fajne jest to grożenie, nie fajne jest to wyzywanie od gówniary tak personalnie, ale działa. Ale działa. A teraz słuchaj. Teraz życie, to nie film, że ty pójdziesz na policję i powiesz, że nie wiesz, o co chodzi. Tylko musisz wszystko mówić, rozumiesz?